1981 roku. Tym właśnie numerem po raz trzeci, bo to już był trzeci singiel, który dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów. Blondie dotarła właśnie na szczyt list przebojów. To nie był w sumie nawet numer Debbie Harry i Blondie, albowiem The Tide is High. To jest utwór, który został skowerowany, przerobiony troszeczkę z oryginalnego numeru wykonywanego przez jamański zespół The Paragons. No, kto go dzisiaj będzie pamiętał? Jednakże właśnie Blondie tym numerem również przeszła któryś to już raz do historii. Grupa Blondie stała na scenie, stoi na scenie od chyba z prawie 50 lat, więc życzymy Debbie Harry jak najlepiej, tudzież jej bandowi. Zresztą 81 rok, 31 stycznia. To nie jest tylko wejście tego utworu na pierwsze miejsce list przebojów w Ameryce. Zresztą nie zapominajcie, moi kochani, że w miejscu, z którego studio London Radia Wnet nadaje, czyli właśnie w Wielkiej Brytanii, również ten utwór doszedł do pierwszego miejsca list przebojów. Jednakże wróćmy na nowy kontynent. O ile Blondie pochodzi z Nowego Jorku, to ruszmy się dokładnie w drugą stronę Stanów Zjednoczonych. W ten sam dzień, 31 stycznia roku 81 w Memphis, w stanie Tennessee. Wiecie, to jest miejsce, które bardzo się kojarzy z Elvisem Presleyem. To nie jest to Memphis w Egipcie. Jednakże nadal nazwa ta sama. Przyszedł na świat bardzo młody człowiek. No zazwyczaj wchodzimy w nowe życie w młodym wieku, który nazywa się Justin Timberlake. Coś wam mówi? Tak, faktycznie. Nie będziemy na pewno dzisiaj puszczali utworów Justina Timberlake'a na antenie Radia Wnet. Jesteśmy zbyt poważną stacją. Jednakże dzisiaj faktycznie mamy również fantastycznych gości w pop art Radia Wnet. Oj, rodzina muzyczna. Człowiek, który jest w prostej linii potomkiem jednego z największych polskich kompozytorów. Mam na myśli w tym momencie Władysława Komendarka, który jest jednym z największych naszych muzyków elektronicznych i progresywnych. On całkiem niedawno zaprosił do współpracy muzycznej swojego bratanka, siostrzeńca. W każdym razie Krzysztof Maria Komendarek, Tymendorf, mówi o swoim antenacie jako wujek. Oni razem stworzyli fantastyczną płytę. My będziemy rozmawiali właśnie dzisiaj zarówno z obydwoma Komendarkami, jak również i będziemy opisywać ich płytę Atomogenes, która wyszła zaledwie we wrześniu, a już została odkryta nie tylko przez polskie magazyny muzyczne, ale również i wyobraźcie sobie przez niemiecką krytykę muzyczną, albowiem została nominowana do bardzo uważnej nagrody. Ja w tym momencie czytam nagłówek artykułów portalu gdańsk.pl. Pierwsza w Polsce awangardowa fuzja elektroniki ze strunami wioli. No i wydaje mi się, że panowie, którzy pisali ten artykuł, wcale nie przesadzili. Atomogenes to jest naprawdę płyta, która powinna pojawić się w płytotece każdego melomana, albowiem wydaje mi się, że Władysław Komendarek i Krzysztof Maria Komendarek jeszcze nie raz was czymś zaskoczą, gdyż kiedy rozmawiałem z nimi, oni wcale nie wykluczali, że po tej pierwszej płycie, która fantastycznie została odebrana, no kto wie, czy kolejne nagrania nie przyjdą. My tymczasem, zanim zaczniemy rozmawiać z obydwoma panami, postanowiliśmy pokazać wam takie małe co nieco. Dla was cyfrowa transformacja właśnie z płyty Atomogenes.
Mamo, tato, to jest Andrzej. Chcieliśmy powiedzieć wam coś bardzo ważnego. Tak, córeczko? Wstąpiliśmy do marynarki i wypływamy w rejs żółtą łodzią podwodną. Hurra! Jak wspaniale! Tak na to czekaliśmy. O tak! Każdy z was może uszczęśliwić rodzinę. Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma nieograniczoną ilość miejsc. Zarezerwuj swoje na patronite.pl/radiownet. A już w najbliższy piątek wyruszamy na Wyspy Kokosowe z naszą Patronite. Zajrzyjcie na stronę Radia Wnet www.wnet.fm, żeby się dowiedzieć coś więcej na temat właśnie tej wyprawy na Wyspy Kokosowe, na którą zabieramy 50 naszych patronów. Tymczasem ja wracam do naszej rozmowy z dwoma panami komenderkami, Krzysztofem i jego wujem. Okazuje się, że te właśnie brzmienia tak mi bardzo mocno zaczęły tutaj zalatywać tymi naszymi londyńskimi klimatami. To prawie zabrzmiało jak Apex Twin, którego fanem jestem od prawie ćwierć wiecza. Okazuje się, że właśnie te nowoczesne brzmienia perkusyjne, które są takie właśnie troszeczkę połamane, troszeczkę nie do końca zdefiniowane, właśnie bardzo podobne do tego, co założyciel i lider Apex Twin robił, no mogą również przełożyć się na naszą muzykę. To jest rzecz bardzo zaskakująca, albowiem w tym momencie mamy do czynienia właśnie z takim miksem nowoczesnej muzyki elektronicznej oraz instrumentów smyczkowych. No, nieczęsto to idzie w parze. I właśnie dlatego o płycie Atomo Genus rozmawialiśmy i z Władysławem, i z Krzysztofem Komendarkiem zaledwie kilka dni temu. Niech oni sami opowiedzą, jak do tej współpracy doszło. Dzisiaj naszymi gośćmi są Władysław Komendarek, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Niejednokrotnie był naszym gościem na antenie Studia Londyn w Radiu Wnet i naszego Pop Art. Ale oprócz tego naszym gościem jest Krzysztof Timmendorf. Kto chowa się za tym nazwiskiem? Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, Władysław Komendarek. Ma trochę niższy głos, wiesz, o kwintę niżej. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Z Polski. Z Polski. Śnieżyca jest u nas, mamo. Nawet tak trochę w tle słychać taki dziwny szum, więc wygląda na to, że faktycznie dzieje się wiele. No tutaj na szczęście pogoda już trochę zaczyna nas bardziej mile traktować. Mam nadzieję, że i w Polsce to się wkrótce zmieni. Tymczasem nie chcieliśmy rozmawiać o pogodzie, lecz o bardzo konkretnych tematach. Nowy rok obfituje w nowe wiadomości i my również mamy nowe wiadomości muzyczne. Oj, w końcu dostaliśmy do ręki płytę, która była zapowiadana przez bardzo długi czas. Wygląda na to, że współpraca dwóch zdolnych muzyków i utalentowanych, no, przyniosła nam coś specjalnego. To jest połączenie elektroniki z altówką. Wiesz, Chris to jest inna postać, bo wychowany jest na muzyce klasycznej, wykonuje utwory kompozytorów dawniejszych i kompozytorów współczesnych. W gatunku klasycznym. A ja to wiadomo, no, kilka miliardów brzmień i programowanie elektronika, zakochany jestem. Jeszcze to mi się nie znudziło, no. Tak, a ja z własnej strony mogę nadmienić, że zawsze w naszym domu Komendarków, zawsze odkąd pamiętam, była muzyka i nieskończone rozmowy na temat sampli, elektroniki, kabelków, etc., etc. Z wujem spędzałem każde wakacje. W pewnym momencie podczas wigilijnego stołu zrodziła się właśnie idea, aby połączyć te dwa ekstremalnie skrajne bieguny, dwa światy i żeby spróbować z jednej strony zabawić się, poinspirować się nawzajem tymi gatunkami, którymi operujemy na co dzień, ale też spędzić taki rodzinny, muzyczny bardziej czas i zostawić pewną jakąś pamiątkę może po nas, jakiś suwenir dla naszych najdroższych fanów. Zanim się przystąpiło do nagrywania tego wszystkiego, to kłopoty były z miejscem, gdzie to będzie nagrywane, bo ja w zasadzie wszystko do tej pory, od roku 1984 nagrywam liniowo,
a tu się sytuacja zmienia, bo przecież wchodzi instrument akustyczny. To musi być cisza, warunki odpowiednie. Na początku były rejestrowane 12-sekundowe, 15-sekundowe, 5-sekundowe sample, które nie były dostosowane do czegoś, tylko po prostu były nagrywane. Nagrało się 100 sztuk, ponad 100 sztuk i to tak sobie leżało pół roku. Odpoczynek później nastąpił od tego wszystkiego. Dożywało. Bo uważam, że nie mogą być wyścigi. Trzeba szybko zrobić, a szybko, bo to jak, tym więcej się zrobi, tym lepiej. Nie, po prostu dobrą płytę się robi rok czasu, no, bo to trzeba odpocząć i tak dalej. Później posłuchać na świeże ucho, bo odpoczynek jest ważny, no. I poprawić coś, zmienić coś, o. I wtedy, kiedy już nic się nie da, już zaakceptuje się to, wtedy można przystąpić do wydania. Ale ja miałem też sytuację taką, że po tych samplach, które Chris nagrał, to ja się zająłem elektroniką, dopasowywanie mojej elektroniki do grania tych sampli, to było dosyć uciążliwe, bo jednak trzeba było pewne rzeczy ucinać tam i wybierać najlepsze fragmenty, ale to była praca robiona od tyłu. Uważam, że metoda samplingowa dużo daje takiego nowego spojrzenia na to wszystko. Ja osobiście, jak czasami coś robię swojego, no to zaczynam od wokalu, a później sekcja jest. Bo przeważnie to jest nagrywana sekcja, zespoły rockowe i tak dalej, wokal na końcu, a tutaj to ja to się bawię tym po prostu. Na przykład przestrajanie klawiatury, na przykład instrumentu, to polega na tym, że tym do góry bardziej w dźwiękach się i na klawiszach gra, to ja robię to odwrotnie. Tym do góry ręką gram na klawiszach, to ten dźwięk i schodzi do dołu, ale gram klasycznie, tak jak bym nastrojoną miał klawiaturę normalnie. I wtedy wychodzą nowe pomysły, no, tak jak tworzenie na przykład harmonii, akompaniamentu jakiegoś na gitarze. No. Na gitarze się inaczej komponuje. No. No mnie też to bardzo zainteresowało, ponieważ faktycznie zazwyczaj nagrywa się najpierw właśnie sekcję rytmiczną, perkusję, potem bas, potem się dokłada właśnie te wszystkie bardziej wiolinowe instrumenty, a wokal przychodzi na samym końcu. Tymczasem okazuje się, że można to zupełnie odwrócić. No na pewno to zajmuje troszeczkę więcej czasu, jeżeli chodzi o komponowanie, no i jeżeli chodzi o same aranże i nagranie tego, ponieważ no to wymaga jeszcze później dobudowania całej struktury tego numeru. To na pewno dużo więcej czasu zajmuje. No tak, masz rację i harmonizuje się do wokalu samego, jak się nagra na przykład, to harmonizuje się i inną harmonię się wymyśla, która pasuje, czasami może troszeczkę tam nie pasowa, nieważne, ale po prostu jest to ciekawe rozwiązanie, nowe spojrzenie jest na tworzenie, no uważam. Tak, no wydaje mi się, że też pewnej takiej kreatywności ta produkcja od nas wymagała. Te sample smyczkowe były nagrywane też w takiej konwencji carpe diem, różne riffy i później też przetwarzane przez różne właśnie elektroniki, ale też było istotne dla mnie chociażby, ponieważ wywodzę się z takiego nurtu na co dzień grającego Mozarta, Bacha, Pendereckiego, etc., etc., żeby pograć również i brzydko na tej altówce, wyżyć się chociaż raz w życiu i żeby właśnie pokazać inne spektrum instrumentu smyczkowego, pewne granice, bliżej tutaj nam warszawskiej gdzieś tam jesieni, bądź Wien Modern, takich festiwali, ale absolutnie też chciałem pokazać, oprócz właśnie tej melodyjności instrumentu smyczkowego, to takie nowatorskie, teraźniejsze techniki wykonawcze. I mam tu na myśli preparacje, różne flażolety, ale też tak zwane bartokowskie, pizzicata, w dziwny sposób szarpanie struny i bliżej podstawka i bliżej proszka na początku przy komorze kołkowej. Inny pressing włosia o strunę w smyczku. Również jeden numer został nagrany ze skordaturą, z obniżoną o prawie o oktawę C struną.
też takie różne techniki teraźniejszego wykonawstwa smyczkowego, jak Dirty Glissando, czy Slow Motion Bow, Crazy Soul Ponticello, Scratchings, Shutter, Noisy Shift, Electronic Slide, Scratch Tone, Stopping on the String. Dlatego też chciałem pokazać, powiedzmy, w Polsce coś nowego, coś unikalnego, coś takie pewne combo takiego kolektywu, który może jeszcze właśnie w naszym kraju nie zaistniał. Ja muszę dodać, że w ostatnim utworze Atomogenus, to jest piąty utwór, to jest użyty syntezator, którego nigdy nie używałem od 1984 roku. Ale tak się zafascynowałem tym brzmieniem, że jestem zadowolony, bo oryginalne brzmienie zaprogramowane i jest coś w tym utworze, bo jak człowiek ma różne chwile w życiu, ale jak położę się spać, później wstaję, to znowu mam pragnienie posłuchać tego utworu. No to coś w tym musi być. No. To jest ciekawe. Nie bez przyczyny nazywa się tak jak sama płyta Atomogen. No i właśnie do tego tytułowego utworu z płyty zaraz przejdziemy, moi drodzy. Fantastyczny numer, prawie 13 minut, trzymającej cały czas w napięciu elektroniki, progresji, ale i właśnie tych smyczków, tej altówki. Niejednokrotnie rozmawiałem z znajomymi muzykami, którzy kształcili się czy w szkołach średnich w Polsce, czy na wyższych uczelniach i właściwie za każdym razem powtarzali mi, no dobra, muzyka poważna, tak, oczywiście klasyka, no bo na czymś trzeba się uczyć, ale właściwie polskie szkoły do tej pory były takie bardzo, bardzo sztywne. Jedyne, na co zrobiono wyjątek, oprócz właśnie tej klasyki, to być może jest jazz. I dopiero od niedawna zaczynają wchodzić do pewnych szkół, na razie tak nieformalnie, kolejne gatunki muzyczne, muzyki właśnie takiej bardziej popularnej, czy to rocka, czy to właśnie bluesa, nie wspominając już o właśnie jakichś takich metalowych klimatach, które bardzo często właśnie wychodzą w prostej linii z muzyki klasycznej. I to jest fantastyczne, to o czym Krzysztof Kołędarek mówił, że on próbował introdukować właśnie w naszej muzyce te nowoczesne techniki grania na jednakże dosyć klasycznym instrumencie. Kto wie, czy już wkrótce nie zobaczymy właśnie bardziej odważnych klimatów muzycznych, bardziej odważnych technik grania tej muzyki. No ale skoro właśnie dzisiaj poświęcamy audycję, ale moi kochani, powiem wam, że i za tydzień będziemy rozmawiali z panami komendarkami, więc zostańcie z nami również i za tydzień podczas popart. Ale jednakże, skoro dzisiaj rozmawiamy właśnie o tej płycie Atomogenus, dla was tytułowy numer z tej płyty. We'll be right back.
We Wnecie lubimy klasyki. Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki. Są też dobre rapy. Poradzimy sobie w inny sposób. Pamiętamy też o jazzie. A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm. Wnet.fm. Pop-art. Czepiej? Popołudnik artystyczny w Radiu Wnet. No i właśnie, w Radiu Wnet, w popołudniku artystycznym Radia Wnet, na naszych falach dużo klasyki, dużo elektroniki. Dzisiaj faktycznie wprowadzamy się w taki bardzo, bardzo nastrojowy klimat. Właśnie dzięki dwóm panom. Krzysztof Komendarek, Tymen, oraz jego wuj Władysław Gudonis Komendarek, którego nikomu chyba przedstawiać nie potrzeba, zwłaszcza, że jest naszym stałym gościem na antenie Radia Wnet w naszych audycjach kulturalnych. Dzisiaj rozmawiamy o ich wspólnej płycie Atomogenus. Właśnie przed chwileczką mieliście okazję wysłuchać tytułowego utworu z tej płyty. Atomo, czyli właśnie coś niepodzielnego, coś wziętego właśnie z atomu, z atomów, które w dawnej wierzeniach były niepodzielne, były czymś najbardziej podstawowym, i właśnie tego genus. Genus, czyli rodziny, wspólnoty, bycia ze sobą. I tak właśnie Krzysztof i Władysław Komendarek połączyli się jako muzycy. Jak sami wspominali, pomysł powstał właśnie podczas tego świątecznego spotkania przy stole. Moi drodzy, nie zawsze musimy rozmawiać przy stole wigilijnym czy świątecznym w ogóle o polityce, o sprawach gospodarczych, o różnych rzeczach, które nam gdzieś po głowie chodzą w tych czasach, kiedy nie za bardzo możemy się spotkać. Czasami może się okazać, że to jest to bardzo twórcze spotkanie i tego wam również będę życzył już podczas całkiem niedługo nadchodzącej Wielkanocy, kiedy będziecie spotykać się ze swoimi znajomymi, rodzinami, bliskimi. Też zachowujcie się tak jak rodzina Komendarków. Wymyślajcie nowe projekty, nowe pomysły. Kto wie, co z tego wyniknie. Najnowsza płyta Atomogenus rodziny Komendarków już przykryła się kilkoma bardzo ważnymi, może nie tyle nagrodami, co została dostrzeżona przez krytykę zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Więc moi drodzy, kto wie, czy i wam coś fajnego do głowy nie wpadnie. Spotykajcie się ze swoimi bliskimi, ponieważ nie zawsze z nimi mamy okazję być tak blisko. My z Krzysztofem i Władysławem Komendarkiem spotkamy się już za tydzień po raz kolejny. Tymczasem dla was kolejna część naszej rozmowy, którą miałem przyjemność przeprowadzić z nimi zaledwie kilka dni temu. Widzę, że ta płyta jednak już, mimo że dopiero co na rynku się pojawiła, okryła się już pewnymi nominacjami. Preis der Deutschen Schallplatten. Czym jest to wyróżnienie? Czym jest ta nagroda? Bo widzę, że nawet za naszą zachodnią granicą już została dostrzeżona. Tak, to prawda, że jest to bardzo świeży nasz album, ponieważ premiera odbyła się 8 września na krakowskim przedmieściu w siedzibie wydawnictwa Requiem Records Label, i w krótkim czasie została również właśnie płytą kwartału w magazynie Presto, tutaj naszym krajowym, a właśnie niespełna bodajże tydzień temu, na początku stycznia, dotarły do nas świetne informacje z zagranicy, z Niemiec, iż została wyłoniona przez jury jako nominacja właśnie do tej bardzo intratnej nagrody i ważnej w Niemczech właśnie krytyków muzycznych i płytowych. To nominacja i trafiliśmy na long listę. I w lutym będą kolejne bodajże short listy, także proszę za nas trzymać kciuki.
Ja zauważyłem, że ta płyta wyszła w wielu formatach, takich bardziej klasycznych. Teraz odbiega się od fizycznych nośników, a widzę, że wy nie tylko zrobiliście to jako CD, ale również normalnie, jako kasetę i jako czarną płytę. To na pewno mocno podnosi koszta. Jak wasza wytwórnia na to zareagowała, żeby właśnie wydać praktycznie w każdej możliwej formie ten album? Jesteśmy jeszcze przed oficjalną premierą na platformach streamingowych. Planujemy to może w drugim, w trzecim kwartale, ale póki co skupiliśmy się właśnie na tradycyjnych nośnikach. Z mojej perspektywy to było z jednej strony marzenie wydać właśnie pierwszego winyla. W klasyce tyle winyli się może nie wydaje, co w pop muzyce czy w elektronice, ale słuchając również fanów wuja, i właśnie środowiska, gdzie też otrzymujemy sygnały, że to już wiemy, że winyl powraca, ale również i kaseta powraca i jest coraz więcej zapotrzebowania na te właśnie nośniki. Postanowiliśmy to zrealizować przy tym albumie i myślę, że to był strzał w dziesiątkę, bo jest właśnie największe zainteresowanie tymi właśnie najstarszymi nośnikami, czyli kasetą i winylem. No jak to dobrze, że ja nie wyrzuciłem swoich starych magnetofonów, bo widzę, że coraz częściej będę zbierał właśnie znowu kasety. I wygląda na to, że no, to, że u mnie w domu stoją ze 3 albo 4 adaptery, to też coraz bardziej się przydaje. Jednakże, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, jak mówimy, streamingi już za kilka tygodni, a jak wygląda ewentualne koncertowanie? Władysław Komendarek jest znany z tego, że uwielbia pokazywać swoją muzykę na żywo, że zawsze wypada z tego ogromny show. Tylko że jestem przekonany, że no nie jest tak łatwo dogadać się, jeżeli dwie osoby ze sobą współpracują, a już tym bardziej, kiedy obie mają swój jakiś kalendarz do grania, do tworzenia. Czy już są jakieś pomysły na to, żeby razem zagrać? Kiedyś powiedziałem Chrysowi, że trzeba grać koncerty. No. Wydany materiał jest, ale to jest tak, jak powiedziałeś wcześniej, że synchronizować jest trudno, bo ja robię swoje, bo cały czas coś się dzieje, a Chrys też jest zajęty i tu jest z tym troszeczkę tak. Jesteś w trakcie też realizacji z rozmowami z managementami, także ta sfera też w jakiś tam sposób się buduje. Póki co skupiamy się na promocji tegoż albumu. Z mojej perspektywy jest dosyć taki bardzo ten rok artystycznie zajęty. Natomiast może obecnie rozmowy się toczą też a propos 4 kwartału tego roku, żeby na pewnych festiwalach wykonać ten materiał, więc myślę, że w najbliższej przyszłości też pojawimy się na scenach z tym materiałem, ale również poszerzonym o właśnie improwizację w stylu gdzieś tam Carpe Diem i również jesteśmy w trakcie właśnie rozmów z wujem, żeby teraz w inny sposób odmienić tą relację i w inny sposób kolejne jakieś albumy rozpocząć, również rejestrować. Krzysztof Komendarek i jego wuj Władysław Komendarek, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Moi drodzy, ja przed chwilą właśnie otrzymałem kilka głosów od naszych słuchaczy, że faktycznie Władysław Komendarek jest no i dla nich nie tylko legendą, ale i bardzo poważną postacią na dzisiejszej scenie muzycznej. Nie zapominajmy o tym, że jest nie tylko bardzo płodnym twórcą, ale również i aktywnie udziela się na żywo. O tym, jak wyglądają dalsze plany tego duetu, będziemy rozmawiali już za tydzień. Więc już, moi drodzy, w tej chwili zapraszam was na kolejny Pop Art, kiedy znowu spotykamy się z rodziną Komendarków na naszej antenie i z ich fantastycznymi utworami, między innymi właśnie z tej płyty Atomogenus, którą jak najbardziej wam polecam. Jak oni sami mówili, co prawda, płyta w streamingu będzie dostępna dopiero za kilka miesięcy, więc jeżeli ktoś mieszka tak jak ja poza granicami Polski, może nie mieć zbyt wielkiej łatwości, żeby tę płytę otrzymać, no chyba że sobie zamówi czy w wytwórni, czy właśnie w najważniejszych polskich domach wysyłkowych. No ale cały czas, moi drodzy, macie to i jako CD,
i jako winyl, i nawet jako kaseta, więc ja zapraszam Was do wysłuchania całej tej płyty. Tymczasem żegnam się z Wami, do usłyszenia mówiłem Aleks Sławiński, na naszym zegarze już 19.51, co znaczy, że już za chwilę spotykamy się z Tomkiem Wybranowskim i jego fantastyczną muzyką. Tymczasem ja Was jeszcze zostawiam właśnie z rodziną Komendarków. Dla Was kosmiczna liturgia z płyty Atomogenos. Do usłyszenia za tydzień, ale również zapraszam Was na tradycyjne spotkanie w Studio Londyn już w niedzielę o godzinie 9 rano. Będziemy Wam również opowiadali dużo o dobrej muzyce, ale i o tym, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich, Irlandzkich i całej naszej okolicy, więc zapraszam jak najbardziej. Dla Was kosmiczna liturgia.
Popołudnik artystyczny w Radiu Wnet. Tu Łódź Podwodna, Radia Wnet. Stop. Nadajemy styczniowy komunikat specjalny. Stop. Trwa patronajtowy zaciąg załogowy. Stop. Odbiór patentu natychmiastowy. Stop. Marynarzem, admirałem będziesz dumny, że zostałeś. Na wolności łodzi płyniesz, w wolnych ludzi tyś rodzinie. patronite.pl/radiownet. Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.